Stowarzyszenie realizuje potrzeby dla osób niepełnosprawnych, od maleńkości do starszego wieku. Na dzień dzisiejszy mamy przedszkole terapeutyczne, na dzień dzisiejszy mamy wspomaganie osób tych najstarszych, domowe. Tak więc swoją działalnością obejmujemy właściwie poza szkołą całość potrzeb osób niepełnosprawnych. Już od ponad 10 lat działamy jako Zakład Aktywności Zawodowej. Prowadzimy różne działalności takie zawodowe. To jest gastronomia, to jest pralnia, produkcja mebli, rękodzieła. Zatrudniamy ponad 100 osób. Wszystkie najważniejsze działania stowarzyszenia zostały zainicjowane dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Właśnie początkowo w ramach kapitału ludzkiego, a następnie w ramach programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Kino będzie realizowało oprócz seansów, myślę, że różne działania takie właśnie rozrywkowo-kulturalne, które chcemy zaproponować naszym mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom, bo ja sobie tak wyobrażam, że będziemy tutaj organizować też dla grup z różnych miast Polski, tak żeby mogli zobaczyć działania, które tutaj prowadzimy. Zajmuję się pracami porządkowymi typu mycie sali kinowej, okien, czyszczenie szaf. Od strony technicznej można powiedzieć, że sercem kina jest projektor. My ten projektor już zakupiliśmy, projektor laserowy z realnym odwzorowaniem kolorów i barw, jak podaje producent, z możliwością wyświetlania treści w rozdzielczości 4K, ale również w formacie 2D i 3D. Wyposażenie kina to również dobry system nagłośnienia, który zapewni kinomanom bardzo dobre doznania audio. Również mamy taki sprzęt zakupiony z możliwościami przyszłościowymi, które mamy nadzieję wykorzystać, jak Dolby Atmos, który jest wykorzystywany obecnie w większości multiplexów. Cała sala widowiskowo-kinowa będzie wyposażona w pętlę indukcyjną i niezbędne urządzenia, które wspomagają osoby używające aparatów słuchowych, aby również takie osoby mogły korzystać z naszej oferty. Mamy nadzieję, że takie projekcje się będą pojawiać. Bilety z systemu zakupu online, ale również w kasie kina. Wymienialiśmy całą salę, w sumie widowiskową, fotele, ściany, to wszystko. Całą instalację, więc ten cały remont bardzo mocno nas pochłonął i nie było nam w sumie łatwo, żeby dojść już do takiego momentu, w którym jesteśmy, ale dzięki, myślę, że tutaj współpracy firmy opaniarskiej, która przekazała ten budynek dla stowarzyszenia Radość. Mamy takie wsparcie w nich i myślę, że to dokończymy. Będziemy mogli w zupełności uruchomić to kino. Praca w kinie to jest szansa na poznanie nowych ludzi. Będę się docelowo zajmował puszczaniem filmów na projektorze, czy obsługa klientów na kasie fiskalnej, sprzedaż biletów, czy sprzedaż popcornu i napojów. Uważam, że tutaj ta dziura, gdyby, że nie było tego kina, pamiętam te lata, gdzie było tutaj mnóstwo filmów, mnóstwo ludzi przychodziło, także jak najbardziej jestem za taką inicjatywą. W naszym środowisku dębickim Radość jest już dobrze znana i bardzo się cieszę, że ten budynek piękny zostanie wykorzystany. Jestem związana z tym miejscem od wielu lat. Dla mnie to kino wiąże się z młodością, z latami dzieciństwa, dużo wspomnień. Bardzo się cieszę z tego, tym bardziej, że będą pracować tutaj osoby niepełnosprawne, które znajdą sobie zajęcie. No, będą miały jakiś cel w życiu, prawda?
to jest najfajniejsze, teraz te ostatnie szlify, to już jest taki, taka wisienka na torcie, nie możemy się doczekać już naszego otwarcia, to z pewnością. Niemniej jednak przyznam się, że też ten cały ciąg wszelkich remontów, bo zrobiliśmy tutaj kawał roboty, naprawdę wylały się litry potu, może łez nie, ale było naprawdę czasami ciężko. To z pewnością w tej chwili już będzie uwieńczone i jest ekscytacja w grupie i bardzo się cieszę właśnie, że dotrwaliśmy z tymi osobami, którzy są i widzę też po nich to, że jednak no, czekają. Najbardziej mi się tutaj podoba te stanowiska klasowe, mi się podobają, ten projektor mi się podoba, te komputery te wszystkie, ekran, wszystko mi się tutaj podoba. Mogę poznawać nowych ludzi i cały świat filmu, dźwięku, który się z tym wiąże. Tutaj już od roku pracuję i cieszę się, że mogę wnieść jakąś cegiełkę tutaj w powstanie tego. Jak obserwuję ten czas, kiedy przyszli tutaj do pracy, a jak w tej chwili, po tym roku ponad pracy w tym miejscu, jak się zachowują, jak reagują, myślę, że wszyscy przeżywamy to bardzo mocno. Jest ten dreszczyk takiej ciekawości, jak to będzie, kiedy będą obsługiwać tych klientów już na tych swoich stanowiskach, czy to w kasie biletowej, czy za barem tutaj, czy sprawdzając bilety, czy też porządkując te pomieszczenia. Są coraz bardziej, bym powiedziała, tak podekscytowani tym wydarzeniem. Fajni ludzie, sympatyczni, trzeba mieć do nich dość indywidualne podejście. Mają swoje dysfunkcje, które nie pomagają im w życiu, niektórym przeszkadzają. No, trzeba to jakoś wypośrodkować, żeby oni się też tu dobrze czuli, a żeby wykonywali pracę na miarę swoich możliwości. I na to już nasza pewnie rola jako trenerów też, żeby troszkę to im pomóc w tym, żeby też jakby ukierunkować pewne ich dobre strony na to, żeby ten model biznesowy, bo to w sumie to też model biznesowy, no, żeby on jakoś działał poprawnie. Sala kinowa jest w całości już gotowa, udekorowana, cała elektryka, to wszystko jest już gotowe. I w tej chwili pracujemy jeszcze nad wyglądem holu górnego i dolnego, żeby jeszcze było ładniej, ciekawiej dla tych klientów, którzy tutaj będą przychodzić i oglądać te filmy. Przygotowujemy projekcje, przygotowujemy repertuar dla szerokiego grona odbiorców, od dzieci po młodzież, dorosłych, seniorów. Kino Konesera niebawem się pojawi w naszej ofercie. Dla dzieciaków mamy też w planie Radosny Poranek. Sala jest przystosowana obecnie dla 200 osób. Ilość foteli została zmniejszona niż wcześniej. Widzowie pamiętają, w pierwotnej wersji tam było ponad 350 foteli, ale to wszystko dla dobra naszych widzów. Komfortem będzie to, że te fotele mają więcej miejsca pomiędzy rzędami. Wszystkie te nasze starania oczywiście nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie funduszy europejskich, wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że te środki pomogą w aktywizacji i w realizacji osób z niepełnosprawnością, bo prawda, to są najważniejsi uczestnicy naszego projektu. To jest radość w radości. Na ten dzień czekaliśmy wiele miesięcy, a nawet i lat.
już niebawem. W końcu dopłynęliśmy tą łodzią do brzegu, do portu, który nazywa się Kino Radość. Te ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące mógłbym podsumować tytułem oscarowej produkcji Wszystko Wszędzie Naraz, bo tak właśnie to było. Część osób pracowała, powiem, na ścianach, część przy elektryce, część przy innych dekoracjach, a część pracowała nad mediami. W końcu to nasze, tak jak niektórzy określali, Mission Impossible stało się możliwe i z czego bardzo się cieszę. Przygotowaliśmy się wszyscy mocno do tego i udało się. I jak widzę te efekty, to jestem bardzo zadowolona i dumna z tego, że podołaliśmy takim trudnym wyzwaniom, jakie były przed nami. I cieszę się, że wszyscy są zadowoleni i cieszą się razem z nami i są uśmiechnięci, gratulują nam. Będziemy chcieli, żeby ta oferta była cały czas wzbogacana różnymi wydarzeniami, tak żeby przyciągać tu różne grupy społeczne i żeby to miejsce tętniało życiem i żeby tu się dużo działo. Te osoby, które tu pracują, są tak bardzo zaangażowane w to działanie, w tą pracę, że żyją tą pracą. To napawa takim pozytywnym jakby myśleniem, że jednak nie należy kończyć. Jestem bardzo zadowolony, bardzo usatysfakcjonowany. Moim zdaniem Dębica potrzebuje kultury, potrzebuje nowego kina. Ludzie na pewno będą zainteresowani ofertą naszego miejsca. Pracowałem wcześniej, ale w tym momencie wydaje mi się, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu i odczuwam ogromną radość i satysfakcję z tego, że mogłem dołożyć cegiełkę do rozwoju tego miejsca. Pracowałem wcześniej jako elektryk, ale mimo niepełnosprawności chciałem spróbować w tym wspomnianym miejscu właśnie. Będę pracował na kasie, obsługiwał projektor i pracował na kafejce. Jest radość, naprawdę dużą misję spełnia ta firma, bo mogą ludzie z niepełnosprawnością spełniać swoje marzenia po prostu. Myślę, że już tak wszystko dobiegło do końca i dużo też było wkładu pracy w to wszystko, organizacji, tych wszystkich poszczególnych stanowisk pracy i myślę, że też jako my tacy jeszcze zieleni na początku musimy się wdrożyć w trakcie. To jest najważniejsze, że w ramach tych projektów zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością. To jest nasza największa radość, że możemy, pozwalamy im wyjść z domu, że pozwalamy im normalnie funkcjonować, pracować, żeby się czuli potrzebni, żeby byli z nami. Daje nam to niesamowitą siłę, energię i radość. Dziękujemy Stowarzyszeniu Radość, że tak do tego czasu, do tej pory prężnie działa. To nie pierwsza aktywność, nie pierwsze projekty realizowane z wykorzystywaniem funduszy europejskich, także funduszy z budżetu województwa podkarpackiego. No ja myślę, że temu stowarzyszeniu zawsze warto zaufać, warto zawsze przekazać im środki, są naprawdę efektywnie i efektownie wykorzystane. Przede wszystkim służą niepełnosprawnym, aktywizują tych ludzi. Robią to naprawdę z taką dużą radością, oddaniem, empatią. Miło przyjechać i cieszyć się takimi efektami. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy Święto Ognia jest w polskich kinach. To jest bardzo piękne, że ja jestem właśnie w Dębicy i otwieram tym filmem kino, w którym pracować będą osoby z najróżniejszymi niepełnosprawnościami i będą po prostu równi, będą jednymi z nas. I nie będzie podziału, kto jest gorszy, a kto jest lepszy, bo my sobie możemy ogromnie dużo dać. Nawiązując do nazwy tego kina, Radości, to jest po prostu europejskie. Tak powinno być, że my jakby i osoby z różnymi niepełnosprawnościami idziemy razem w tym tańcu, jakim jest życie i nawzajem sobie wiele rzeczy dajemy wspaniałych. To, że oni będą prowadzić to kino, to jest fantastyczna sprawa. Cieszymy się, że ta projekcja jest właśnie takim zwieńczeniem tej naszej pracy i w dniu rozpoczęcia prawdziwej działalności kina. Nazywam się Anastazja Łabędowicz. Mam 20 lat.
i wielu rzeczy w ogóle nie umiem. Ale na przykład bardzo potrafię patrzeć. A na to trzeba mieć czas. Tak jak ja. Wystrój i w ogóle atmosfera super. Super. Myślę, że jak na Dębice fajny lokal, który naprawdę przyciągnie wiele dębiczan. To jest jako jedyne kino w Polsce, czyli pionierskie, które zatrudnia w pełni osoby tylko i wyłącznie niepełnosprawne. Więc super gest i trzymamy kciuki, żeby udało się. Kino fantastyczne, przystosowane dla wszystkich, młodych, starszych, szczególnie dla tych poszkodowanych. Przede wszystkim będą chyba korzystać i dzieciaki, i cała ta społeczność, która tutaj jest. Zresztą bardzo fajna i bardzo mocno zorganizowana. Także potrzebne. No. Współpraca nasza od wielu lat układa się wyśmienicie. Wspieramy inicjatywy, które przedstawia Stowarzyszenie Radość. To są inicjatywy, które służą lokalnej społeczności i jesteśmy dumni z tego, jako firma Poniarska Dębice S.A., że mamy swój udział w tym niesamowitym przedsięwzięciu. No a dzisiaj, cóż, no, duma, radość, że się udało i że partycypowaliśmy jako firma w tym wspaniałym wydarzeniu. Dla nas najważniejsza jest rehabilitacja, praca osób z niepełnosprawnościami, obywatelami oczywiście naszej Dębicy, naszego powiatu. A że dzięki temu, że oni pracują, cała społeczność, mieszkańcy, wszyscy będą mogli z tego korzystać, to tym bardziej nas cieszy. I myślę, że jest to naprawdę piękne miejsce, piękna atmosfera, cudowne kino, tak jak dla mnie. Oczywiście nie mogę tego powiedzieć obiektywnie, bo jestem w tym zakochany z racji, że jest to kino radość. Natomiast myślę, że każdy jak spróbuje, zobaczy, oglądnie to, co tu się dzieje, jak to robimy, jak będziemy się starać robić to na najwyższym poziomie, będzie z tego zadowolony. Zapraszam serdecznie.